Kurkowe Bractwo Strzeleckie to organizacja kultywująca szereg starodawnych tradycji. Widoczne jest to chociażby w licznych turniejach strzeleckich czy w okazałych strojach nawiązujących do dawnych pokoleń. Mają za zadanie podtrzymywać tradycje naszych przodków, jak i zbudować podstawę obywatelską wśród młodzieży i lokalnego społeczeństwa. I nie tylko społeczeństwa lokalnego, bo wszystkie bractwa przynajmniej raz w roku w swoich bractwach organizują turnieje strzeleckie i każde bractwo ma obowiązek wydelegować swoich braci, którzy jadą na te odwiedziny do zaprzyjaźnionych bractw, nie tylko w okręgu pomorskim, ale również w całym Polsce. Jednym z elementów, o które dbają członkowie bractwa, jest coroczny wielki bal. Jak na wypełnione tradycjami bractwo, również na balu dawne zwyczaje są podtrzymywane. Niekiedy odnosi się wrażenie, że przebywamy na iście królewskim dworze. Uroczystego otwarcia dokonuje król wszystkich bractw. Ten wybierany jest w efekcie licznych rozgrywek strzeleckich. Królem zostaje najlepszy z nich. Po raz drugi z rzędu rolę tą pełni kobieta, Ludmiła Gołąbek. Takie szczęście mnie spotkało, że drugi rok z rzędu jestem królem. Jestem pierwszą kobietą w Wejherowie, w Bractwie Kurkowym, która została królem, bo jeszcze kobiety nie było. Jednym z zadań króla jest nie tylko przygotowanie, ale też uroczyste otwarcie wielkiego balu. Ten co roku odbywa się w Jastrzębiej Górze i należy do najbardziej prestiżowych zabaw w naszym okręgu. Zjeżdżają tutaj bracia z całej Polski. Nie brakuje przedstawicieli Tucholi, Torunia, Brus czy chociażby Kościerzyny. Spotkanie na drugi dzień kończy oczywiście turniej strzelecki.